Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować trzy modele wagonów firmy Pico oraz lokomotywę Trax też firmy Pico. Jest to zestaw, który sobie stworzyłem kolei mazowieckich. Część tego zestawu jest to z serii Hobby, natomiast lokomotywa jest Expert. Także zapraszam do dalszej części filmu, gdzie pokażę, jak ten zestaw się prezentuje na mojej makiecie. Tak, aktualnie w kadrze mamy tutaj lokomotywę model firmy Pico. Jest to model kolei mazowieckich. Jest to numer katalogowy, może zbliżę, żeby było lepiej widać. Jest to numer katalogowy 59153. Lokomotywa jest, tak jak powiedziałem wcześniej, w malowaniu kolei mazowieckich. I do tego złożyłem taki zestaw składający się z trzech wagonów. Też są to wagony firmy Pico. Pokażę tutaj, jak one wyglądają. Pierwszy z tych wagonów to jest ten wagon. Jest to wagon końcowy w tym składzie. Wagon sterowniczy. On też może tutaj być jako lokomotywa. Tutaj mamy kabinę, w której siedzi sobie maszynista i też steruje pociągiem. Z tego, co zauważyłem, zestaw domyślnie tutaj ma światła białe. Wymaga pewnie to do dodatkowego dekodera, bo doczytałem, że można tutaj zamontować dekoder świateł. Natomiast nie ma takiego dekodera aktualnie u mnie w modelu zamontowanego. Więc lokomotywa pojedzie tutaj z tyłu z białymi światłami. To jest jeden z tych wagonów i dwa wagony. Tutaj powiększę. Też koleje mazowieckie. Piętrowóz. Wydaje mi się, że one chyba nie trzymają skali. To chyba nie jest 1 do 87 dokładnie. Podobnie jak taki zestaw startowy kiedyś pokazywałem ICC, też te wagony nie trzymały skali. Mimo wszystko ten wagon jest w malowaniu kolei mazowieckich, czyli mamy coś polskiego. Modele wagonów jeszcze można spotkać w sprzedaży, natomiast model lokomotywy niestety już jest niedostępny. Udało mi się kupić ostatni model gdzieś na eBayu, gdzieś tam z, nie wiem, czy to była Chorwacja, czy to była Bułgaria, chyba z Bułgarii ktoś kupił. No ciekawe, bo jakiś Bułgar kupił sobie akurat lokomotywę w malowaniu polskim, może to był akurat Polak, który wyjechał na emigrację. Lokomotywa też bardzo ładnie się prezentuje, to taka jest odpowiednia, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, chyba nie będzie, za malutkie jest, może na, jak pokażę już model na makiecie, to będzie to widać. Jest taka tabliczka tutaj z informacją odnośnie tego, kto tam zasponsorował, jak coś tam z Unii Europejskiej, jest jakiś zapis. To pokażę, jak już będę pokazywał model na makiecie. No i teraz oczywiście standardowo mam zdjęcie, które pokazuje prawdziwą tą lokomotywę. No, prezentuje się ładnie to malowanie. Między innymi dlatego kupiłem, bo staram się kupować tylko te stare PKP. No ale tutaj jest no, takie ładne malowanie. Też jest to jakby akcent polski. Także postanowiłem tą lokomotywę i te wagony zakupić. Tutaj pokażę może jeszcze następne zdjęcia, które tutaj są. Tutaj widać lokomotywę już z wagonami. To jest, wydaje mi się, że przerobione trochę chyba zdjęciem. Jest to chyba takie zdjęcie bezpośrednio zrobione z aparatu. Możliwe, że jakieś trochę podrasowane, bo te kolory są takie nienaturalne tej lokomotywy oraz tych wagonów. No i tutaj jeszcze jedno takie zdjęcie też lokomotywy. Tutaj ładnie widać
jak w pełnej krasie się prezentuje lokomotywa. I jeszcze jedno zdjęcie. Także zestaw bardzo ładnie się prezentuje. No i teraz zapraszam na przejazd tego modelu oraz wagonów po mojej makiecie. Tak, model stoi już na makiecie. Prezentuje się fajnie, bardzo ładna kolorystyka tych kolei mazowieckich. Super, że czasami firmy modelarskie, szczególnie te niemieckie czy tam austriackie, pamiętają o tych lokomotywach, malowaniach polskich i czasami pojawiają się te właśnie modele w sprzedaży. Nie mówię tutaj o PKP, bo PKP takie typowe to teraz Pico dosyć dużo produkuje tych, no ale takie na przykład właśnie nietypowe jak koleje mazowieckie, no niestety nie spotyka się to często. Także fajnie, że ten model taki pojawił się, mówię tutaj o lokomotywie plus też wagonach. Mimo że to jest seria hobby, to i tak one się ładnie prezentują. Zaraz pokażę jak. A zanim jednak jeszcze pokażę przejazd zestawu, chciałem powiedzieć jak to jest z tym zestawem, bo ten zestaw jest, czy ta lokomotywa i te wagony, to już troszeczkę jakiś czas temu się pojawiły na rynku. Natomiast tak jak powiedziałem, ponieważ nie kupuję innych niż PKP typowo, to no niestety ten zestaw no, tak ładnie prezentował się. Gdzieś tam chyba na jakichś targach no, kupiłem wagony. No i kupiłem wagony, no i stwierdziłem, że skoro już mam jakieś wagony, to przydałoby się jeszcze do tego mieć lokomotywę. No i tak jak powiedziałem wcześniej, no, dosyć długo mi zajęło znalezienie tej lokomotywy, bo no, już niestety były te modele nieosiągalne. Ale na szczęście, tak jak powiedziałem, gdzieś tam jakaś osoba z Bułgarii jedna miała w sprzedaży. No i na szczęście udało się kupić. No i teraz przechodząc już do meritum, pokażę jak ten model już z bliska wygląda. To co mówiłem, tutaj na lokomotywie znajduje się tabliczka, na której jest informacja odnośnie... No i coś niestety jest tak to małe, że nie widać. Na tej tabliczce też jest takie małe, że nie mogę z daleka odczytać co tam jest. Jest jakoś oczywiście coś związane z Unią, ale co dokładnie to nie powiem. Pewnie gdzieś to można sobie znaleźć w internecie, co to za tabliczka jest. Może później gdzieś tam ktoś może w komentarzach napisze, jeżeli wie, gdzie to można znaleźć, ewentualnie co tam jest napisane. Jest takie małe, że no nawet z bliska ciężko zobaczyć. Widać tylko tę flagę unijną i jakiś tam opis, że to jest chyba sponsorowane przez Unię. No i teraz lokomotywa. Lokomotywa Trax. Oświetlenie biało-czerwone przemiennie. Mamy podnoszone pantografy. Nie jest jakoś specjalnie dużo tych detali na górze. Są modele, które mają to bardziej szczegółowo wykonane, ale i tak jest to fajne. Jeżeli chodzi o wagony, może trochę przesunę zestaw. To jest tych pierwszych wagonów piętrowych. Wagon piętrowy o... Tutaj mamy z Radomia, z tego co widzę, tak, Radom jest. I tak wygląda, że ten wagon no nie trzyma tutaj skali, taki trochę jakby ktoś go wziął i ścisnął jak harmonijkę, ale prezentują się dobrze te wszystkie opisy, poza tak powiedziałem skalą, to wszystkie te inne rzeczy wyglądają dobrze. Drugi ten sam wagon, ponieważ oryginalnie tak ten zestaw jeździł, czyli była lokomotywa plus drugi wagon, ten sam, czyli też wagon piętrowy. Mamy wagon piętrowy. O. Też to jest dokładnie ten sam model wagonu, z tą samą numeracją. Też ma tutaj informację, że to jest Radom. To podobnie jak lokomotywa.
Później, jak już będę pokazywał, jak ona jeździ po makiecie, to zrobię ujęcie pokazujące właśnie z przodu, jak widać, ten napis na czole lokomotywy. No i ostatni wagon. To jest wagon właśnie ten sterowniczy. Też się prezentuje fajnie. Fajnie wygląda czoło tego wagonu. Wygląda jak te lokomotywy, takie typu gąsienica. Fajnie, jak już włączy się zasilanie, to widać, już właśnie mam włączone, to może pokażę, dajmy ze statywu kamerę, pokażę, jak to wygląda. Ładnie tutaj mamy oświetloną na górze, że jest to właśnie radom. No i tak jak powiedziałem, jest oświetlenie białe. Pewnie po zamontowaniu dekodera można pewnie sterować sobie, jaki kolor ma być świateł, czy to czerwony, czy biały. Tak jak powiedziałem, ten model akurat nie ma dekodera. Też do tej pory nie udało mi się zakupić. Może kiedyś, jak będzie więcej czasu, to sobie pozwolę na to i zamontuję. No i teraz zapraszam na przejazd tego składu po mojej makiecie.
Nie wiem jak wam, ale no, mi bardzo podobał się przejazd tego zestawu. Bardzo ładnie się prezentuje ta lokomotywa z tymi wagonami. Te malowanie takie fajne, zielono-żółto-białe. Super. No i coś jakimś akcentem polskim. Koleje Mazowieckie dla przypomnienia. Model lokomotywa firmy Pico i trzy wagony też firmy Pico serii Hobby. I dzisiejszy film dobiegł już do końca. Jak zwykle zapraszam na następne filmy na moim kanale. A dzisiaj z wami się już żegnam. Cześć.